Znaczy, we wszystkich szkołach odbyły się już referenda strajkowe i wynik tego referendum jest pozytywny, pomiędzy 80 a 90% za strajkiem. Jeżeli chodzi o przedszkola, to w czterech przedszkolach referenda się w ogóle nie odbywały, ponieważ dyrektorzy tych placówek nie przystąpili do sporu zbiorowego z uwagi na to, że nie funkcjonują w nich związki zawodowe. W pięciu przedszkolach referenda się odbyły, w jednym wynik był negatywny, w związku z tym też nie będzie przystępowało do strajku, także ten strajk będzie dotyczył w przypadku przedszkoli czterech placówek. No i mamy również pozytywny wynik referendum strajkowego w żłobku. Aktualnie dyrektorzy zostali zobowiązani do przekazania rodzicom informacji o wynikach tego referendum strajkowego i o tym, że istnieje zagrożenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie zajęć dla uczniów od 8 kwietnia właściwie do odwołania, bo nie wiemy, ile strajk będzie trwał. No i jesteśmy już po jednym spotkaniu z dyrektorami. Kolejne spotkanie jest planowane na ten piątek i po zebraniu tych informacji będziemy podejmować decyzję, jakby co dalej będzie się działo w placówkach. Przede wszystkim chcę wyrazić bardzo duże zaniepokojenie tym faktem, że nie ma porozumienia mimo prowadzonych rozmów między stroną rządową a związkowcami. W Legionowie, jak rozmawiałem z nauczycielami, to jest duża determinacja do tego, aby uczestniczyć w strajku i nie podejmować pracy. My jako pojedyncze miasto, pojedyncza gmina nie jesteśmy w stanie zrealizować żądań związkowców. Musi się to porozumienie, ta zmiana odbyć, zawiązać na poziomie ogólnokrajowym. I ja oczywiście z jednej strony rozumiem i popieram to, że nauczyciele chcą lepiej zarabiać. Natomiast to, co mnie niepokoi, co nawet dwukrotnie osobiście, z czym zwracałem się do pana prezesa Broniarza, prezesa z ANTP, to aby rozważyć zmianę terminu tego strajku, bowiem przeprowadzanie go w trakcie egzaminów gimnazjalnych, egzaminów na koniec 8 klasy, w mojej ocenie jest niepotrzebnym stresowaniem uczniów i rodziców i doprowadzić może do sytuacji, bo jak wiemy, nie wszystkie szkoły przystępują do tego strajku w skali Polski, że w jednych szkołach te egzaminy się odbędą, a w drugich nie. I no, chyba nikt nie chce, żeby jedni uczniowie mieli w związku z tym na przykład lepszą sytuację w dostaniu się do swojego wymarzonego liceum czy technikum, a inni gorszą. Tak więc liczę na rozwagę rządzących i że będą potrafili przedstawić takie propozycje stronie związkowej, która jest w stanie zaakceptować. My ze swojej strony to, co jesteśmy w stanie zrobić, to zrobimy i przede wszystkim skupiamy się tutaj na uczniach klas starszej szkoły podstawowej. W naszych instytucjach kultury oraz w Arenie i chcemy zaproponować zajęcia dla chętnych dodatkowe, w których mogliby uczestniczyć, to byłyby różnego rodzaju warsztaty, projekcje filmowe, zawody sportowe czy też zajęcia sportowe. To jest taki element dla tych, którzy są już na tyle samodzielni, że mogą dotrzeć na te zajęcia i ten czas wolny, który będzie w wyniku strajku spędzić w sposób zorganizowany i bezpieczny. Nie będziemy w stanie natomiast zapewnić opieki dla wszystkich, na przykład przedszkolaków. Nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości. W tych oczywiście placówkach, gdzie nie będzie strajku przedszkolnych, to oczywiście będą zajęcia się odbywać normalnie. Będziemy zastanawiali się, szukali jakiegoś rozwiązania, utworzenia jakichś małych grup w tych przedszkolach, gdzie strajk będzie, ale to będzie takie rozwiązanie tylko dla nielicznych osób, bowiem nie wszyscy pracownicy tych placówek strajk podejmą. Natomiast no, dużym, bardzo dużym wręcz zagrożeniem jest zorganizowanie egzaminów, bowiem zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami te egzaminy mogą przeprowadzić tylko i wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w danej placówce oświatowej,
Plus tam jest w komisji jedna osoba z innej szkoły, z którą dane placówki mają zawiązane porozumienie. Jeżeli te przepisy się nie zmienią, jest projekt takiego rozporządzenia, ale jeżeli na razie nie wszedł w życie, to będzie to bardzo trudne do przeprowadzenia i zorganizowania. Dlatego też, jak powiedziałem na początku, liczę na umiejętność dogadania się pomiędzy stroną rządzącą i związkami. A jeszcze jeden element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to planujemy na dni strajku pełną obsadę Straży Miejskiej, tak żeby były liczne patrole w tych godzinach południowych, w tym czasie, kiedy ewentualnie młodzież by sama spędzała wolny czas na terenie miasta. W tych miejscach, gdzie młodzież się zbiera, gdzie przebywa, będziemy wysyłać patrol Straży Miejskiej. Myślę, że policja podobne działania również podejmie dla bezpieczeństwa młodych ludzi.